Księże Arcybiskupie, na targach Sakralia w Poznaniu po raz pierwszy w tym roku odbywa się Kongres Parafialnych Rad Duszpasterskich. Skąd pomysł zorganizowania tego właśnie tutaj? Z bardzo prostego powodu, z tytułu życzliwości targów. To właśnie życzliwość tutaj dyrekcji targów poznańskich sprawiła, że mogliśmy po tym ogólnopolskim kongresie parafialnych rad duszpasterskich w Licheniu zorganizować tym razem nasz własny tutaj archidiecezji poznańskiej, który gromadzi tyle samo ludzi, ile było wtedy na tym ogólnopolskim w Licheniu. Więc to jest pomysł dla nas bardzo pożyteczny, ponieważ on właściwie stara się ożywić to życie wewnątrz parafialne i zwrócić uwagę na grupę najbardziej trudną do opanowania, w tym sensie, że parafialne rady ekonomiczne zajmują się zasadniczo sprawami majątkowymi, finansowymi, więc to jest najłatwiejsza część działalności. Natomiast te, które zajmują się sprawami duchowymi, mają o wiele poważniejsze problemy. I dlatego chcieliśmy właśnie skoncentrować się na tych najtrudniejszych sprawach, które dotykają tych parafialnych rad duszpasterskich. I nie ma w Poznaniu lepszego miejsca, aniżeli Międzynarodowe Targi Poznańskie. A jakie cele archidiecezja poznańska jako organizator stawia sobie, organizując kongres? Jakich owoców spodziewa się ksiądz arcybiskup po tym wydarzeniu? To jest częścią formacji permanentnej właśnie tych członków parafialnych rad duszpasterskich. Bez tego, przy pomocy samych statutów i przy pomocy, powiedzmy, synodu, nie dałoby się dobrze poprowadzić akurat tej formacji. Ona też domaga się, tak jak każda inna dziedzina życia, domaga się ciągłego dokształcania. I to jest taką częścią dokształcania akurat tej grupy ludzi. Od czasu Soboru Watykańskiego II rola laikatu w Kościele nieustannie rośnie. Jakie są obecnie zadania dla świeckich we współczesnej parafii? Najogólniej rzecz biorąc, to konstytucja dogmatyczna soborowa mówiła o tym, że zadaniem świeckiej w Kościele jest zwrócenie wszystkiego ku Chrystusowi. Czyli praktycznie zwrócenie całej sfery życia świeckiego z powrotem ku Chrystusowi. I to jest najogólniejsze zadanie, w którym każdy się znajduje. Natomiast gdy idzie o członków parafialnych rad duszpasterskich, to rozumie się, że tutaj chodzi o to zwracanie, które odbywa się w granicach parafii. Dotyczy tych konkretnych ludzi i akurat tego środowiska odmiennego, jednego od drugiej sytuacji. No i akurat takich ludzi, którzy tutaj, a nie gdzie indziej żyją. Bardzo dziękuję, księże arcybiskupie.